dziś dzwonisz na... 601-601-601, a jutro masz wetry! Zobaczmy powtórkę. Internet z telewizją i kanałami sportowymi za 0 zł. Zamów i masz na jutro. Wektra. Mówisz? Masz. Czy auta elektryczne to tylko przejściowa moda? Czy samochody na prąd nadają się tylko do miasta, a ich trwałość to zaledwie kilka lat? Czy faktycznie są nieporównywalnie droższe od aut spalinowych, a ich ładowanie trwa godzinami? Mitów o elektromobilności, które pokutują wśród kierowców, jest wciąż bardzo wiele. Najwyższy czas, żeby się z nimi rozprawić. Jeszcze kilka lat temu małe, miejskie, słabo wyposażone auta elektryczne kosztowały często tyle, co dobrze wyposażone samochody klas średniej i wyższej z mocnymi silnikami spalinowymi. O ile w przypadku aut małych czy kompaktowych nadal widać różnice w cenie na niekorzyść elektryków, o tyle w przypadku aut klasy średniej czy dużych SUV-ów różnice te już się zacierają. Bardzo często jest tak, że jeśli porównujemy auta uwzględniając ich osiągi, moc czy przyspieszenie, samochody elektryczne okazują się wręcz okazyjną ofertą na tle ich spalinowych odpowiedników. Dlaczego wciąż pokutuje taki mit, że auta elektryczne są drogie i praktycznie niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego? Ja bym tutaj nie mówił, że auta elektryczne są tylko i wyłącznie drogie. Dzisiaj rynek motoryzacyjny jest bardzo bogaty w różne rozwiązania i tak naprawdę samochody spalinowe również mają wyższą cenę. No, czasy się zmieniły, technologia jest zupełnie inna. Myślę, że też ostatnie lata związane trochę z COVID-em oraz z brakiem dostępności samochodów, co za tym szło, problem z dostępnością części do samochodów wygenerował też pewnego rodzaju wyższe ceny. Na dzień dzisiejszy można by powiedzieć, że wszystkie samochody, nie tylko i wyłącznie auta elektryczne, mają tą cenę wyższą. Co znajduje się w standardzie aut elektrycznych, czego nie ma w autach spalinowych, a za co trzeba dodatkowo dopłacać? Najnowocześniejszy interfejs, ekrany, które pokazują, jakie jest zużycie baterii w takim samochodzie. No oczywiście też odzyskiwanie mocy w momencie hamowania. Są oczywiście tutaj specjalne systemy, które sprawiają, że ta energia jest odzyskiwana. Co za tym idzie, znowuż ten zasięg jest pokaźniejszy. Także tutaj tych najnowocześniejszych rozwiązań w tych samochodach jest i nie brakuje. Myślę, że w najbliższych latach będzie ich coraz więcej, więc ta zaawansowana technologia właśnie jest stosowana w autach elektrycznych, no a poza tym ten taki specyficzny, inny design. Warto też wspomnieć o tym, że możemy na przykład w takim aucie elektrycznym wybrać sobie odgłos silnika, czego nie można zrobić w aucie spalinowym i tak naprawdę ten odgłos może być kompletnie różny. Także to jest na pewno coś takiego ciekawego dla kogoś, kto lubi takie rzeczy. No dodatkowo w kabinie podświetlenie w różnych kontrastach, w różnych kolorach. Kiedy ceny aut elektrycznych mają szansę zrównać się z cenami aut spalinowych? Wszystko zależy od tego, jakie najbliższe lata będą właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, w jakim kierunku to pójdzie, jaka będzie dostępność samochodów spalinowych, czy te zasoby kopalniane będą cały czas wymagały pozyskiwania, czy też nie. No, samochody spalinowe w tym momencie jeszcze są, natomiast przyszłość jest raczej konkretnie skierowana, jeśli chodzi o auta elektryczne. Mówimy tutaj o najbliższych latach, kiedy auta elektryczne będą tylko i wyłącznie jakby sprzedawane i dostępne dla klientów. Choć samochody elektryczne są wciąż ciut droższe niż ich spalinowe odpowiedniki ze względu na koszt opracowania i wdrożenia nowej technologii do produkcji oraz koszt samych akumulatorów, to jednak ich ceny systematycznie spadają, a potencjalni nabywcy mogą skorzystać z rządowych dopłat, które zmniejszają cenę zakupu. To, co dodatkowo powinno przekonać potencjalnych nabywców do większego wydatku początkowego, to niższe koszty użytkowania. Ceny prądu, mniej potencjalnych napraw, mniej wydatków eksploatacyjnych, na przykład wymian oleju. Do tego jeszcze należy dodać szereg innych korzyści, jak na przykład bezpłatne parkowanie w miastach lub korzystanie z buspasów. Niech więc licznik elektromobilności wciąż rośnie.
14 i 15 sierpnia w Mościsku i Uciechowie w gminie Dzierżoniów już po raz kolejny odbyły się bukowińskie spotkania. Festiwal jest odpowiedzią na chęć prezentacji własnej kultury nie tylko w środowisku domowym, w którym przez wiele lat tylko gościła Bukowina, nieakceptowana przez nowych sąsiadów, też zresztą przesiedleńców, tak samo jak i Bukowińczycy. Przyjeżdżają zespoły, a za zespołami przyjeżdżają też osoby zainteresowane tą formą folkloru i tą możliwością zobaczenia właśnie innych zespołów, które są związane z tradycjami bukowińskimi. Ja pamiętam, kiedy przeprowadzałem się z Dzierżoniowa do Piławy Dolnej i zapytałem, kto mieszka w Piławie Dolnej, to uzyskałem odpowiedź, że Rumuni i Ukraińcy. Jak potem sięgnąłem głębiej i dowiedziałem się, o co tak naprawdę chodzi, no to ci Rumuni, czystej krwi Polacy, tak, którzy przez te wieki niestety musieli przemierzać terytorium obecnej Ukrainy, potem Rumunii i wrócili tutaj po II wojnie światowej, a ci znowu Ukraińcy, no to Polacy Zabługa, czyli Polacy, tak, i to tak właśnie przewrotnie czasami jest, dlatego warto pamiętać o tym, skąd przybyli, jaką kulturę ze sobą przez te wieki również jakby utożsamiali się z nią i ją kultywowali. Dlatego staramy się, aby ten festiwal, ten przegląd właściwie, bo to nie chodzi o miejsce, tylko o to, żeby to był przegląd zespołów, przypominał, jak to jest w chwili obecnej. Tak patrzymy na zazdrością również na tą młodzież, która przyjeżdża z pozostałych narodowości. Będzie troszeczkę inaczej ta kultura, ta ludowość wygląda, ale w naszej Pojanie również mamy widoczne pokolenia, co bardzo cieszy i odróżnia Pojanę od wielu innych zespołów, gdzie no niestety przeważają członkowie zespołu troszkę w starszym wieku. Przez lata nauczyliśmy się łączyć, a nie dzielić i tak naprawdę stajemy się takim społeczeństwem multikulturowym, ale z taką pełną akceptacją. Dzisiaj już nikomu nie przeszkadza, że pochodzą ludzie z terenów Rumunii, ale to kiedyś było wszystko inaczej. Także te narodowości były zupełnie inne, to wszystko się wymieszało, ale dzisiaj te kultury traktujemy jako swoje, zwłaszcza tu na Dolnym Śląsku. Pomysł się zrodził od mojego spotkania razem z grupą debiutującą wówczas na arenie ogólnopolskiej, grupą Jastrowiacy, żeńską grupą wokalną, i spotkania, pewnie gdzieś tam w naszym tlenie daleko widać ślęże, przyjechała grupa ze Strzegomian. Grupa Strzegomianki, i spotkaliśmy się w 1987 roku w Kazimierzu nad Wisłą, na tym ogólnopolskim festiwalu folklorystycznym. Tam się zrodził pomysł spotkania bukowińczyków. Ja jestem etnografem, mnie bardzo zainteresowała ta kultura bukowińska i zacząłem szukać najpierw u siebie tam w Jastrowiu. Potem spotkaliśmy się po paru miesiącach właśnie w tym Kazimierzu nad Wisłą. I to był taki impuls do poszukiwania wszystkich bukowińczyków żyjących nie tylko w Polsce, ale generalnie na samej Bukowinie i w całej Europie. Upływa szybko życie. Szybko w dal,
Dzień dobry. Zapraszam Państwa do oglądania nowego programu telewizji Olsztyn Muzyczne Promocje. Nazywam się Jacek Wójcik i w tym programie będę prezentować dla Państwa teledyski różnych zespołów, a w tym będzie wiele muzycznych nowości. Zobaczycie Państwo zarówno debiutantów, jak i zespoły, które zdobyły już uznanie publiczności. Ale to nie koniec niespodzianek. W weekendowych wydaniach muzycznych promocji przedstawimy Wam tych artystów szerzej. Dowiecie się więcej o kulisach powstania muzyki, teledysków czy źródłach inspiracji. Ten program to nie tylko muzyczne odkrycia, ale także niepowtarzalna szansa, by bliżej poznać artystów. Nie przegapcie muzycznych promocji. Już niedługo na antenie telewizji Olsztyn. Zapraszam. Obozy sportowe, językowe, żeglarskie, a nawet konne. W wakacje propozycji aktywnego spędzania czasu nie brakuje. Niewiele jest jednak ofert dla dzieci uzdolnionych artystycznie. Właśnie dlatego Fundacja Młodzi Artyści postanowiła wypełnić niszę i organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży od 10 do 20 roku życia. Zapraszamy dzieci od lat 10 do osób pełnoletnich, czyli do 22 roku życia. Już od 28 lipca do 10 sierpnia 2024 roku. Na tegorocznych warsztatach będziemy mieli zajęcia grupowe z emisji głosu, jak również indywidualne lekcje śpiewu, interpretacji piosenek oraz doboru repertuaru. Będą również zajęcia z przygotowywania partii chórków do piosenek, a także nagrania w studio, gdzie przygotowywać będziemy się do nagrania naszej najnowszej płyty Młodzi Artyści Śpiewają. Każdy uczestnik będzie mógł nagrać próbkę swojego głosu i być może znaleźć się na płycie. Będą również zajęcia aktorskie, podczas których młodzi ludzie będą rozwijać pewność siebie, umiejętność zachowania się na scenie, jak również zajęcia taneczne, gdzie będziemy ćwiczyć poczucie własnego ciała, wyrażanie się poprzez ruch, a także rozwijać swobodę ruchową. Będą również zajęcia fotografii mobilnej, czyli naukę tworzenia pięknych zdjęć przy pomocy zwykłego smartfona, a także indywidualne sesje zdjęciowe. Będziemy tworzyć też własne piosenki, czyli zajęcia produkcji muzycznej Akademii Młodego Kompozytora Producenta, a także pisać teksty piosenek, uczyć się pisać, jak pisać ciekawe teksty piosenek. Po czym młodzi ludzie będą nagrywać na warsztatach własne wideoklipy do piosenek i bawić się w reżyserów. Dla Wiktorii, która od lat jeździ na obozy organizowane przez fundację, najważniejsze było indywidualne podejście instruktorów. Nauczyciele tak podchodzą trochę indywidualnie do każdego, no bo każdy głos jest inny i każdemu jest potrzebna inna metoda, więc właśnie te ćwiczenia bardzo się sprawdziły. Właśnie nauczyciele mają trochę inne podejście, takie luźne, więc tak można rzeczywiście po nich się tak dobrze rozwinąć. Najbardziej tak trafiły do mnie te wokalne zajęcia, no bo jednak no, śpiew jest moją taką największą pasją, ale też właśnie aktorskie, bo też kocham aktorstwo i występowanie właśnie w teatrze. Pola podkreśla, że mimo iż była na warsztatach kilka razy, zawsze dowiaduje się czegoś nowego. Było super, bardzo, bardzo lubię jeździć na warsztaty. Dowiaduję się tam zawsze jakichś nowych rzeczy i bardzo lubię tam spędzać czas ze znajomymi, też z kadrą. Jest bardzo cudownie, atmosfera jest super i zawsze mamy wiele zajęć muzycznych, które i rozwijają właśnie tą pasję i rozwijają technikę. Można wynieść z nich bardzo dużo wiedzy takiej muzycznej, no i też miłych chwil i wrażeń, które się pamięta po prostu, bo to, co się dzieje, zawsze się poznaje nowe osoby, no jest po prostu bardzo fajnie, można się rozwinąć. Nie mamy tak za dużo czasu właśnie dla siebie, tylko dużo jest też zajęć takich rozwijających. Dodajmy, że w tym roku młodzież spędzi wakacje w Nadwarciańskim Grodzie.
Nowa trasa zwiedzania w twierdzy Srebrna Góra, największej górskiej twierdzy w Europie, zostanie udostępniona turystom już od 1 czerwca. Między innymi będzie można zobaczyć zagruzowane do tej pory części i odbudowane 4 mosty. Wrażenie robi ten największy zwodzony prowadzący do bram donżonu, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Obecna trasa zwiedzania była nastawiona na to, żeby pokazywać, jak żył żołnierz w XVIII wieku. Nowa trasa zwiedzania, którą otworzymy już od Dnia Dziecka tego roku, ma na celu pokazać, jak budowano twierdzę Srebrna Góra, bowiem ten kolos, największy górski w Europie, wśród fortyfikacji, zbudowany był w niespełna 12 lat. To jest niewyobrażalny wysiłek, do tej pory będący tylko w wyobraźniach turystów. My na podstawie odtworzenia replik, maszyn budowlanych, które budowały twierdzę, za pomocą wystaw będziemy mogli tą metodę pokazać współczesnemu turyście. Twierdza jest poprzecinana systemem głębokich fos i te mosty miały charakter zwodzony, czyli można było pewne elementy twierdzy odciąć przy pomocy odpowiedniego operowania tymi mostami. Sami jesteśmy pełni podziwu dla ówczesnych konstruktorów, tak to nazwijmy, którzy potrafili wznosić takie budowle. Na wiele pytań nie mamy jeszcze dzisiaj odpowiedzi, ale pracujemy nad tym. Będzie można właśnie udać się do lazaretu, w którym będziemy pokazywać cały proces remontowy tych 3 lat powstawania tego Feniksa, można powiedzieć, z popiołów, bo to wszystko było zagruzowane, no i było w stanie, wiadomo, bardzo, bardzo zdegradowanym. I kolejny element nowej trasy, no to jest ścieżka wzdłuż mostów. O pełnych godzinach będziemy podnosić część zwodzoną. Dalej trasa będzie wiodła przez kolejne 3 mosty, tam budynki warsztatowe, gdzie będą pokazy dawnego rzemiosła. Rzemieślnicy będą wytwarzać elementy z drewna, z kamienia, które później będziemy wbudowywać z powrotem w remontowane części twierdzy. Tak? Drzwi, okienka, zamknięcia kanałów odwadniających, parapety piaskowcowe. To wszystko będziemy po prostu rzeźbić, pokazywać przez cały sezon. Ale oczywiście dodatkowo będzie można wykupić u nas warsztaty całą klasą, nie wiem, firmą. No i uczestniczyć w takich zajęciach. Obok repliki maszyn historycznych, które służyły do budowy twierdzy, więc już wchodził do koła deptakowego, podnosił głaz 500 kilo, no i próbował go przestawić obok. Czyli też no, chcemy, żeby uczestnik się spocił, zmęczył, zapamiętał ten obiekt na dłużej, został na ognisku, zjadł pakiet nasz kiełbasiany, który też tam będziemy serwować, napił się piwka w pięknym miejscu, bo tam zostawiliśmy dużo drzew, zieleni, żeby nie tylko czuć ten klimat militarny, ale też czuć przyrodę, która nas otacza. Punkt widokowy z widokiem na Szczeliniec Wielki, na Śnieżnik. Wszędzie też podjazdy dla osób niepełnosprawnych, żeby mogły dostać się do tej nowej części. No i na końcu albo będzie można przejść się długą trasą, prawie kilometrową, wzdłuż południowej fosy, gdzie już założyliśmy barierki, albo wsiąść na wóz z koniem i wrócić, przejechać się z powrotem do punktu wyjścia na dziedziniec Donżonu. No i tam oczywiście udać się do restauracji naszej najlepiej. Jesteśmy przygotowani na zwiększoną liczbę turystów, mamy plany, realizujemy je. Jak to profesor Molski już stwierdził, tym planem jest budowa kolei gondolowej i miejsca parkingowe w dole miasteczka, tak żeby odciążyć tą górną część, żeby mieszkańcy też mogli odetchnąć. No nie ukrywam, że jako, jak mówiliśmy, mały samorząd, mała wiejska gmina z małym budżetem nie jest w stanie udźwignąć takiego projektu. Ale tak jak tu wskazujemy, są różne projekty, programy, środki europejskie i my po nie sięgniemy, sięgamy. Zapraszamy do tej współpracy Urząd Marszałkowski, ponieważ on jest też interesariuszem tutaj tego obiektu. Chętni w twierdzy mogą zostać na dłużej. Działa już hostel i restauracja, a dla żądnych przygód będzie możliwość wypożyczenia historycznego namiotu i spędzenia nocy w otoczeniu natury. Warto odwiedzić ten obiekt w nowej odsłonie, a my trzymamy kciuki za pracę nad wpisaniem zabytku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
łapa w łapę. Jesteśmy w Centrum Weterynaryjnym Max Vet w Szczecinku. Doktor Karolina Brach, dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktor, jak idziemy do lekarza, to pierwsze co lekarz mówi, to proszę zrobić jakieś badania laboratoryjne, jakieś wyniki. Czy w przypadku zwierząt jest tak samo? Dokładnie, już mówiliśmy o badaniu krwi, dzisiaj poruszymy temat badania kału, bo to jest bardzo ważne badanie w weterynarii, które bardzo dużo wnosi nam do leczenia. Czyli po odchodach można się wiele dowiedzieć. Dokładnie tak. Powiedzmy, co możemy wykryć, badając odchody? W badaniu kału możemy wykryć podstawowe pasożyty, takie, które bardzo przeszkadzają w życiu i bardzo mocno, bardzo duże objawy wywołują i mogą wywoływać choroby. Druga rzecz, że możemy też w tym kale znaleźć pierwotniaki. Te pierwotniaki wywołują już bardzo poważne choroby i te objawy przy tych pierwotniakach są bardzo niespecyficzne, dlatego tak ważne jest to badanie. Czyli takie badanie należy przeprowadzać zawsze, czy tylko w określonych sytuacjach? Myślę, że warto że robić to zawsze. My namawiamy w swojej lecznicy, żeby wykonywać takie badanie minimum raz na pół roku. Czyli warto zajrzeć, co tam w organizmie psa w układzie trawiennym się dzieje. Tak jest, tym bardziej, że na trawnikach w naszym mieście i w każdym mieście jest bardzo dużo tych odchodów i w tych odchodach mamy bardzo bujne życie, więc warto to sprawdzić. Tym bardziej, że jest to tak dostępne badanie, bo to żaden problem zebrać kupę, przynieść do nas do badania i tak naprawdę tym bardziej, że każdy właściciel psa ma obowiązek sprzątania po swoim pupilu. Dokładnie tak, więc powinien tak zrobić, tym bardziej zachęcamy, bo jest to bardzo łatwe badanie. I to wystarczy, jak przyniesie w takim woreczku, takim... Może powiemy dokładnie, jak powinno wyglądać prawidłowe badanie kału, bo tak, przynosimy 3 próbki kału, to powinny być z każdego dnia jedna próbka kału. Dlaczego te 3? Ponieważ niektóre pasożyty mają taki cykl rozwojowy, że w jeden dzień możemy ich nie znaleźć, możemy znaleźć je na drugi bądź na trzeci dzień. Więc przynosimy takie 3 próbki, z każdego dnia jedną próbkę, może to być woreczek, może być normalny pudełeczko do kału. Przynosimy do nas, u nas to badanie trwa 10 minut i my sprawdzamy, co tam dokładnie się dzieje. Takie pudełeczko do kału to można w każdej aptece. W każdej aptece, dokładnie. Dokładnie tak, albo otrzymać u swojego lekarza. Czyli nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale ktoś powie, no będę się babrał w tym kale, no nie. Myślę, że warto, bo wynik może być bardzo zaskakujący i może pomóc nam rozwiązać wiele problemów zdrowotnych naszych zwierzaków. No właśnie, teraz rozumiem, dlaczego lekarze dość często zlecają badanie kału ludziom. Tak jest, bo to bardzo popularny temat jakby tego badania kału. Te pasożyty występują bardzo często, a już u zwierząt to jest to dość nagminne. Występują też jak gdyby u nas te wybiegi dla psiaków, gdzie bardzo duża akumulacja psów jest i tam też no, dość duże skupiska tych robali mogą być. Czyli nawet jeżeli się stwierdzi to u jednego psa, to może się przenieść na kolejne? Dokładnie, tym bardziej jak jest, mamy w rodzinie na przykład 2 psy bądź zwierzaki albo psa i kota, to wtedy faktycznie jakby cała kuracja odrobacza, jeżeli stwierdzimy takie robaki, powinna dotyczyć całej zwierzęcej naszej rodziny. No właśnie, poruszyła Pani tą kurację odrobaczającą. Na czym to polega? Kuracja odrobaczająca polega na tym, że podajemy leki, które zabiją nam tego pasożyta, który działa niekorzystnie na organizm zwierzęcy. Czyli nie wyrzuci go, tylko zabije. Zabije, dokładnie. Dlatego też tak ważne są te badania kału, bo my konkretnie wtedy dobieramy terapię indywidualnie pod konkretnego pasożyta, żeby to leczenie było jak najbardziej skuteczne. Czyli to nie można zrobić tak, że idę na przykład do sklepu zoologicznego, poproszę coś na odrobaczenie. No nie jest to dobre rozwiązanie, bo tak jak mówię, te pasożyty, na przykład o tych wspomnianych pierwotniakach, o których powiedzieliśmy na początku, tych pierwotniaków tak łatwo nie da się zlikwidować, więc wtedy jak my wiemy, co tam w tej kupie siedzi, to dokładne leczenie zalecamy i wtedy ta terapia na pewno będzie skuteczna. A jak wygląda takie badanie? Takie badanie przynosimy... Tak, mamy mikroskop, zaraz całą procedurę pokażemy. Takie badanie przeprowadzamy w laboratorium. I to jest taka specjalna metoda flotacji, przy której te wszystkie jajka wylatują nam na zewnątrz. Bo mamy 2 metody tego badania. To jest metoda taka makroskopowa, czyli patrzymy na tą kupę i pewne dojrzałe formy robaków już możemy zobaczyć, że tak powiem, naocznie. A drugie, już bardziej specjalistyczne badanie, to jest to mikroskopowe, przy którym my, badając metodą flotacji, która polega na tym, że te jajka wylatują nam do góry, tak najprościej mówiąc, i później oglądamy je pod mikroskopem. Panie doktor, ja jestem laikiem, ale bardzo często słyszę, że dbajmy o swoją florę,
florę tam wewnątrz organizmu. No to jak to? Z jednej strony dbamy o florę, a z drugiej strony ją niszczymy? Musimy dbać o tą dobrą florę, a rybale to niedobra flora. Aha. Także na tym to polega. Czyli no to chyba już teraz dotarło to do wszystkich, że jest dobre i złe. Dokładnie, dokładnie tak. No to zobaczmy, jak wygląda to badanie. Tutaj mamy próbkę kału i pokażemy, jak wygląda cała procedura takiego badania. My mamy taki specjalny sprzęt, który troszeczkę nam ułatwia pracę. To jest taki pojemniczek, w którym umieszczamy próbkę kału. Tak jak mówiliśmy, to są 3 próbki z 3 dni. Umieszczamy tą próbkę kału w tym pojemniku. Pani Oliwia teraz tu przygotuje nam elegancką próbę. I zalewamy takim specjalnym płynem, który właśnie spowoduje, że te jaja wyjdą nam jak gdyby na zewnątrz, żebyśmy mogli je dokładnie obejrzeć pod mikroskopem. Tworzymy taki menisk wypukły. Chodzi o to, żeby nam się to wszystko bardzo ładnie przykleiło do szkiełka i odstawiamy taki preparat na 10 minut. Po 10 minutach próbkę mamy gotową, kładziemy szkiełko na drugie szkiełko i oglądamy pod mikroskopem. Co możemy tutaj zobaczyć? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju jaja pasożytów. Naocznie tego nie zobaczymy, to tylko widać pod mikroskopem. My zawsze taki kał oglądamy pod różnymi powiększeniami mikroskopu, bo pewne jajka można zobaczyć, można widzieć już pod małym powiększeniem, inne trzeba faktycznie zrobić duże powiększenie, żeby to było widać. Takie badanie zazwyczaj trwa około 10 minut. My przeglądamy bardzo dokładnie każdy kawałek tego preparatu, ponieważ te jaja bardzo różnie się układają. To jest taki preparat, który trochę pływa, więc trzeba bardzo dokładnie to oglądać, żeby wszystko i niczego nic nie przegapić. I teraz zmieniamy obiektyw i sobie oglądamy pod kolejnym powiększeniem, żeby nic nam nie umknęło. To było badanie pod mikroskopem, a tu mamy taki szybki test. Tak, to jest taki szybki test, który w 5 minut wykrywa te pierwotniaki, o których rozmawialiśmy. Test polega na tym, że nakrapiamy próbkę. Już pokazuję, jak to wygląda. To trochę wygląda jak test ciążowy. Tu nakrapiamy próbkę kału, czekamy 5 minut i pokazują nam się tutaj kreski, które informują nam o tym, czy mamy tego pierwotniaka. Tu akurat mówimy o Giardii. To jest bardzo popularny pasożyt i bardzo ciężko go zlikwidować, dlatego tak namawiamy, żeby robić konkretne badanie na właśnie konkretnego pasożyta, bo bardzo ciężko zlikwidować tą Giardię. Robimy taki test i praktycznie w 5 minut wiemy, co się dzieje. Ale to jest tylko na jednego. To jest akurat na jednego pasożyta. To już jakby lekarz po objawach potrafi dostosować ten test do tych objawów. Dostosowujemy test, który wykonujemy. Aczkolwiek często my namawiamy na takie mikroskopowe badanie kału połączone z takim testem na Giardię. Czy taki test można zrobić w domu? Nie, bo to jest test specjalistyczny, jakby dostępny tylko w lecznicach dla zwierząt, więc tylko u nas je wykonujemy. Więc w sklepie zoologicznym tego na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie. No i dzisiaj przekonaliśmy się, że badanie kupy może dać kupę odpowiedzi. Dokładnie tak, także namawiamy, bo tam bujne życie u tych naszych zwierząt jest, więc warto naprawdę to sprawdzać. No i tym sposobem zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy.